Od kilkunastu miesięcy trwają w Łukowie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, czyli spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie w 2016 roku. Za organizację tych przygotowań odpowiada rejonowe centrum skupiające dwa dekanaty łukowskie oraz dekanat adamowski. Koordynatorem rejonowym jest ksiądz Paweł Bielecki. Przygotowania przebiegają wielopłaszczyznowo. Pierwsza sfera przygotowań to jest przygotowania duchowe, żeby wraz z młodzieżą przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży, bo to przecież o nich chodzi. Młodzi ludzie z wielkim zapałem, z wielką otwartością chcą przychodzić na te spotkania, ze sobą pobyć i wspólnie coś pięknego stworzyć. Więc Światowe Dni Młodzieży jest to tak naprawdę dla nich szczególnie dogodna okazja do tego, żeby właśnie pokazać, jak dzisiaj można uzewnętrzniać swoją wiarę i tą wiarą żyć na co dzień i tą wiarę pokazywać też innym, tą wiarą zarażać pozytywnym tego słowa znaczeniu swoich rówieśników. Więc spotykaliśmy się rzeczywiście co miesiąc w różnych miejscach naszego rejonu, żeby właśnie docierać do innych środowisk, do różnych miejsc, do różnych osób. Na Dniach Łukowa też pokazaliśmy swoją obecność, że wolontariat Światowych Dni Młodzieży jest czynnie działa i aktywnie włącza się w różne inne kulturalne wydarzenia naszego miasta, naszego powiatu. Tam też wystąpiliśmy na scenie, powiedzieliśmy o Światowych Dniach Młodzieży. Młodzież śpiewała hymn Światowych Dni Młodzieży, hymn nasz diecezjalny Jerycha, a także mieliśmy swój namiot promocyjny, w którym były rozprowadzane różnego rodzaju gadżety Światowych Dni Młodzieży, gdzie było malowanie twarzy, gdzie były wspólne śpiewy, gdzie ludzie mogli dowiedzieć się w ogóle o Światowych Dniach Młodzieży coś więcej, a także o możliwości włączenia się w Światowe Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez przyjęcie młodzieży z innych krajów do swoich domów. Idziemy teraz zrobić przeszpiegi i popytamy ludzi, co wiedzą o Światowych Dniach Młodzieży. Idziemy! Czy słyszeli Państwo o Światowych Dniach Młodzieży? Kiedy? Dzisiaj już! Dzisiaj! Posłyszałyśmy? Tak. Skąd? Z kościoła, na religii, ksiądz też mówił. Słyszałem. A skąd słyszałeś? Właśnie mów! W szkole mówili coś tam o Światowych Dniach Młodzieży na apelu. Tak, jak najbardziej słyszałem. Tak, słyszałem. Nawet dzisiaj coś ze sceny na ten temat mówiłem. Wiem, że trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Bardzo dużo słyszałem. Jestem fanem. Tylko gdybym młodszy, to może by się wybrał. Oczywiście nawet zbieram się na to wydarzenie. Słyszałam o Światowych Dniach Młodzieży, sama w nich biorę udział. Idziemy! Tłum ludzi! Na Światowych Dniach Młodzieży będzie też taki tłum, albo jeszcze dwa razy większy. Życzymy sobie w wyniku przebić Manili! A czy masz zamiar pojechać na Światowe Dni Młodzieży? Mam zamiar. Chciałabym, ale no nie ma dużo zawodów to. Mamy. Może akurat za rok znajdziecie. Zobaczymy. A wie pan, jaka jest liczba, jaki jest rekord liczebności Światowych Dni Młodzieży? Oj, bodajże to było kiedyś w kraju azjatyckim, bodajże w Indonezji. Tam było bodajże około 3 milionów, więcej? Ponad 4. Ponad 4, no właśnie. A wiesz, co znaczy Jerycho? Z miastem mi się to kojarzy. Tak, to jest miasto w Starym Testamencie. Nie. Nazwa diecezji. Nazwa naszej diecezji na Światowe Dni Młodzieży. Czy może coś działasz? Coś słyszałaś o działaczach Światowej Dni Młodzieży? Owszem, kilka razy miałam okazję być w grupie promocyjnej po Światowej Dni Młodzieży, gdzie jeździliśmy po szkołach i mówiliśmy właśnie dużo o tym wydarzeniu. Czy może wiecie, kto jest pomysłodawcą Światowej Dni Młodzieży? Został drugi? Super, piątka! Czy może ma pan zamiar wysłać kogoś, albo nie wiem, zachęcić ludzi do Światowych Dni Młodzieży? Jak pan by to zrobił? Zachęcił ludzi do Światowych Dni Młodzieży? Myślę, że można zrobić wpisy na Facebooku, bo to jest dzisiaj bardzo skuteczna sprawa, jeśli chodzi o propagowanie do ludzi. Hej! Na pewno nie słyszałeś o Światowych Dniach Młodzieży! Kurczę, no nie! W którym one będą roku? Jutro? Nie. A kiedy? Będą one w 2016 roku w Polsce, w Krakowie. Ale pamiętaj, że przygotowania zaczęły się już teraz, już się zaczęły. I zapraszamy, żebyście przybywali na nasze spotkania z programem.
Modliliśmy się w różnych kościołach łukowskich, we wszystkich parafiach. Byliśmy w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Woli Głowskiej, aby tam też się wspólnie modlić z tamtejszą parafią i parafianami. A poza tym spotykaliśmy się we wszystkich szkołach, prawie wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu i z naszych gmin. I tam też młodzież mówiła o Światowych Dni Młodzieży, śpiewała hymn Światowych Dni Młodzieży, uczyła tego hymnu uczniów tychże szkół. Jest za nami już pewien etap tych przygotowań, gdzie spotykaliśmy się właśnie, tak jak wspomniałem, co miesiąc w różnych miejscach naszego rejonu. Natomiast teraz czas wakacji, czyli bardziej zwrócimy uwagę na takie przygotowania logistyczne, funkcjonalne tychże Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, a po wakacjach troszeczkę zmieni się forma tychże spotkań. Mianowicie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nasz rejon składa się z trzech dekanatów. I w każdym z tych trzech dekanatów jest ksiądz odpowiedzialny, duszpasterz młodzieży, który będzie podobne spotkania robił w swoim dekanacie, będzie odwiedzał z młodzieżą, z wolontariuszami wszystkie parafie swojego dekanatu i tam też będzie zachęcał do wspólnej modlitwy i do włączenia się w Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży!